Szanowni Państwo, Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wójtowie, Przedsiębiorcy, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Myślę, że to ma charakter roboczy nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałbym również odnieść się trochę do tego, co przed nami, tak, bo rok 2013 wszystko wskazuje na to, będzie decydował o przyszłości na wiele najbliższych lat. Niektórzy mówią, że na 7 lat, inni, że nawet w dłuższej perspektywie. I tak rzeczywistość jest, bo kiedy kilkanaście dni temu Rada Europejska, czyli przywódcy krajów unijnych, zdołali uzgodnić nie nadzwyczajny, ale jednak 7-letni budżet dla Unii Europejskiej, Polska stała się jednym z największych beneficjentów w tych bardzo trudnych czasach, no to oczywiście obok zamykania tego okresu 2007-2013 już pracujemy nad przygotowaniem tej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Będę chciał trochę powiedzieć o tym, korzystając tutaj z takiej prezentacji. Oczywiście nie chcę Państwa tutaj bardzo długo zamęczać tym. Też to nie chciałbym, żeby to był tylko monolog mój, ale żeby raczej po tym moim wystąpieniu z Państwa strony padły pytania, padły też wnioski i ewentualnie, żebyśmy wspólnie poszukiwali takich najlepszych rozwiązań dla tej przestrzeni, dla tej wspólnoty powiatu łomińskiego. Powiatu, który jest jednym z największych, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie. Na 200, prawie 15 tysięcy ludzi, 12 gmin. Bardzo specyficznie położony powiat w obszarze metropolitalnym, z tą częścią bardzo zurbanizowaną, dynamicznie się urbanizującą i z tą częścią jeszcze o mniejszym tej presji urbanizacyjnej i częścią, można powiedzieć, bardziej wiejską. Niektórzy powiedzą, że rekreacyjną. Więc bardzo ciekawy projekt. To powiat. Bardzo zróżnicowany wewnętrznie. Również niestety pod względem dochodowym. Ale powiem Państwu, jestem przekonany o tym, że to jest powiat skazany na sukces. Jest to powiat skazany na sukces pod warunkiem jednak, że wszystkie szanse zostaną wykorzystane. Zrobimy to wspólnie, tak? Bo powiem tak, ani Warszawa nie jest samotną wyspą szczęśliwości w tym naszym regionie. Chociaż jak weźmiemy pod uwagę wskaźniki dochodowe, to o tym za chwilę powiem, to rzeczywiście ona generuje w tej chwili największy dochód narodowy. Ani też, powiedziałbym, nawet najbiedniejsza gmina o charakterze wiejskim nie jest pozbawiona szans. To nie jest też taki świat, który nie da się pozytywnie zmienić. Więc tylko jakieś wspólne działanie, planowanie, wykorzystanie wszystkich własnych atrybutów, ale też potencjalnych źródeł wsparcia zewnętrznego może dać szansę. Myślę, że o tym dzisiaj powinniśmy porozmawiać. Może takich kilka konstatacji natury ogólnej. Pan burmistrz tutaj powiedział, że jest zarejestrowanych w obrębie miasta 6 tysięcy przedsiębiorstw. Proszę Państwa, na Mazowszu mamy tych przedsiębiorstw, nie uwierzycie, ale ostatnie badania PiS-owskie to jest 699 tysięcy i jeszcze tam dodano. 17% wszystkich polskich firm, wszystkich podmiotów gospodarki narodowej jest zarejestrowanych w województwie mazowieckim. To jest też przekłada się to na to, że prawie 22% polskiego produktu krajowego brutto jest wytwarzany w województwie mazowieckim. Jakbyśmy rozłożyli to w Mazowsze na takie mniejsze struktury, czyli te MTS-y trzecie, tak? Czyli grupy powiatów. A przypomnę, że mamy oprócz samej Warszawy w swoich granicach, mamy tak zwany MTS warszawski zachodni, warszawski wschodni, właśnie powiat wołyński jest częścią tego MTS-u warszawskiego wschodniego. Mamy jeszcze radomski, ostrołęcko-siedlecki i polsko-ciechanowski.
I dzisiaj na Mazowszu poprzez to wytwarzanie 22% polskiego produktu krajowego brutto mamy też najwyższe dochody w Polsce. Jesteśmy jedynym województwem, które przekroczyło w okresie referencyjnym, nawet nie teraz, tylko w okresie referencyjnym 2007-2009 75% średniej dochodowej Unii Europejskiej na głowę mieszkańca. Dzisiaj, gdybyśmy wzięli dane z roku 2011, to już to jest prawie 92% średniej Unii. Czyli gdybyśmy przyłożyli miarę dzisiejszą, to moglibyśmy powiedzieć, że w kategoriach statystycznych, podkreślam słowo statystycznych, to my jesteśmy już regionem rozwiniętym. Ale realia są inne. Bo ta średnia to jest 70 parę tysięcy. Natomiast w Warszawie jest ona bardzo duża, ponad 105 tysięcy na głowę mieszkańca. W warszawskim zachodnim też około 80 parę tysięcy. Tu w warszawskim wschodnim jest już gorzej, bo to jest 40 kilka tysięcy. A jeżeli byśmy dotknęli tych regionów na obszarach peryferyjnych czy przygranicznych, radomski 26 tysięcy, ostrowsko-siedlecki nieco troszkę więcej, kilkaset złotych więcej, a 30 parę tysięcy w Polsce Ciechanowskiej. I to zróżnicowanie i fakt, że powiat mołyński jest w obszarze metropolitarnym warszawskim, z jednej strony jest wielką szansą, ale z drugiej strony oczywiście wywołuje konkretne problemy. Konkretne problemy polegające na tym, że mamy tutaj nawarstwienie kolizji przestrzennych, problemy z komunikacją, bezładną zabudowę. Wiele gmin nie posiada, wiele obszarów nie posiada planu zarządzania przestrzennego. Wiele jeszcze jest opóźnień cywilizacyjnych. Nawet tak banalny, przepraszam, jak dostęp do wody i do kanalizacji. Czyli to są dwa światy. Z jednej strony, gdyby przedmieścia wielkiej metropolii, choć w kategoriach europejskich, światowych, Warszawa nie jest metropolią, powiedzmy sobie szczerze, to jest miasto o średniej wielkości, ale w naszych kategoriach tutaj polskich to jednak jest jedyna tak naprawdę metropolia skoncentrowana, prawda? Śląska jest zupełnie inna. I z drugiej strony no, świat, który, przepraszam, ale wymaga w ogóle nadrobiny zapóźnień cywilizacyjnych. No i wszystko tak naprawdę opiera się na przedsiębiorczości. Bo różne potrzeby można wtedy rozwiązywać, jeżeli ma się na to pieniądze. Pieniądze oczywiście biorą się przede wszystkim z tego, co wypracujemy, tak? Czyli z naszych dochodów indywidualnych, dochodów naszych firm, naszych przedsiębiorstw, które później można redystrybuować to poprzez podatki i tworzyć różnego rodzaju, rozwiązać problemy o charakterze społecznym, o charakterze, powiedziałbym, społecznym, publicznym. Oczywiście tutaj olbrzymia rola też jest samorządu. Także podsumowując tą pierwszą część. Powiat wołomiński jest w takim miejscu, który ma bardzo dużą dynamikę rozwoju, ma bardzo dużo do nadrobienia, ma bardzo dużo do nadrobienia, ma dobre tendencje w przedsiębiorczości, bo tu jednak firmy powstają, osiedlają się. Tutaj też lokalizuje się kapitał zagraniczny, choć chciałoby się, żeby tego kapitału zagranicznego było więcej. Ale tutaj, tak jak powiedziałem, jest trzech różnych problemów. Jakie są najważniejsze? No, każdy to powie, tak? Ile jeszcze tutaj jest, ile robi się w zjawisku, to wszyscy powiedzą, że drogi lub przedrogi, tak? Czyli komunikacja, czyli wszystko to, co nazywamy, tak naprawdę krwiobiegiem gospodarki i w ogóle życia społecznego, całej wspólnoty, prawda? Tutaj szczególnie, tak? Czyli dojazd do Warszawy, wyjazd z Warszawy, bo Warszawa to również miejsce pracy dla wielu, to również miejsce, przepraszam, dostępu do kultury, ale również zakupów, szkół wyższych, nawet szkół średnich dla wielu, bo część do szkół średnich tam dojeżdża.
Z drugiej strony ten atrybut życia no, dużo bardziej przyjazny do tego niż w warszawskie blokowiska, nawet najnowocześniejsze osiedla, prawda, tam za zamkniętymi bramami, to jednak życie w pewnej kontakcie z przyrodą, z naturą ma zupełnie inną wartość i pojawia się zjawisko takie, że ludzie migrują nawet z Warszawy, tu często kupują albo budują w swoich dawnych siedzibach, siedliskach, swoje drugie domy, czyli pojawia się proces migracji takiej zwrotnej z dużej aglomeracji. I jeszcze jedno zjawisko. Dodatni wskaźniki migracyjne powodują, że tutaj gminy rosną. Tak? Na peryferiach województwa pojawia się zjawisko wypłukiwania ludzi, natomiast oni się osiedlają, bo to nie tylko ci mieszkańcy Warszawy, którzy chcą mieszkać w bardziej ekologicznych warunkach, ale również ci przyjezdni z zewnątrz, nie tylko z Mazowsza, ale też z innych regionów Polski, szczególnie tutaj z ściany wschodniej, którzy tutaj próbują się zakotwiczyć, licząc na to, że duże miasto daje im szansę. I proszę Państwa, jesteśmy tu i teraz. Z jednej strony kończymy ten okres programowania, bo innym źródłem oprócz podatnych pieniędzy są pieniądze europejskie. Od roku 2004, od kiedy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, absorbujemy znaczące środki unijne. Również w tym pokiecie, choć powiem bardzo uczciwie, mogło być lepiej. Bo oczywiście są tutaj liderzy absorpcji. No, to tak jest, że to jest zawsze wyścig, tak? I jest szereg różnych, ja tutaj nie chcę oceniać. Broń Boże, nie ma to charakteru ocennego, bo to jest wypadkowa wielu czynników, że jednym się udało osiągnąć nawet po kilkadziesiąt milionów złotych, czy nawet więcej, no a inni niestety mają te projekty mniejsze albo nieliczne. Tym niemniej wszyscy korzystamy z tych środków i teraz jest zamykanie tamtego okresu i otwieranie nowego. Co do starego okresu, chcę powiedzieć, że jednym z takich bardzo istotnych projektów, który tak naprawdę będzie realizowany jeszcze w tych dwa i pół roku najbliższym i będzie miał znaczenie dla rozwoju, jak i przyszłej perspektywy unijnej, to jest oczywiście internet dla Mazowsza. Bo oprócz dróg i komunikacji, to ta druga komunikacja, ta związana z cywilizacją XXI wieku, czyli internet, nowe technologie, nowe usługi, nowy rodzaj świadczenia usług poprzez internet, różnorakich usług, to jest to wyzwanie na dzisiaj. I tu są też bariery, bo wystarczy, że tak powiem, wyjechać parę metrów za Wołomin, parę kilometrów za Wołomin i w wielu miejscach no nie ma tego. Nie ma tego dostępu do szerokopasmowego internetu. Więc to jest inwestycja, która ma w swoim zadaniu doprowadzić do roku 2015 do faktu, że 100% instytucji publicznych, 100% firm i przedsiębiorstw i 95% obywateli będzie miało dostęp do szerokopasmowego internetu. My nawet co może sobie może nie zdajemy sprawy, jakie to są konsekwencje, ale dzisiaj nowoczesne przedsiębiorstwo, samorząd, instytucja publiczna, nie wiem, medycyna, no już nie mówiąc o informacyjnych kwestiach, właściwie bez tego medium funkcjonować nie może w sposób nowoczesny. Kwestia sprzedaży, obrotu gospodarczego, towarowego, nabrała to ważna kwestia. No i teraz byśmy przeszli do krótkiego objaśnienia tej prezentacji, ale prosiłbym wyłączyć pierwszy slajd. Proszę Państwa, tutaj będę widzieć, żeby lepiej widzieć.